co dalej z Górnośląsko-Zagłębiowską metropolią? Jak umocnić jej pozycję i przede wszystkim co zrobić, żeby utrzymać pozycję regionu w kraju? Odpowiedzi na te pytania nie są proste, ale jedno jest pewne. Metropolia musi się zmienić i rozwijać, jeśli ma przynosić korzyści mieszkańcom. Paweł Jędrusik. A pomysły są, choć niektóre z nich na pierwszy rzut oka mogą się wydawać nierealne. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia mogłaby zdaniem niektórych stać się jednym dużym miastem z 2 milionami mieszkańców. To choćby z powodów demograficznych. Żyjemy w czasach, w których ludzie wolą żyć w dużych miastach, a te małej i średniej wielkości szybko się wyludniają. I ten trend dotyka też nasz region. Nie widzę żadnego powodu, dla którego miałoby to być niemożliwe. Podobną reformę przeprowadzono w 2002 roku w Warszawie, która wcześniej przez ponad 20 lat była właśnie związkiem odrębnych dzielnic, gmin, które zostały połączone w jedno miasto, gminę na prawach powiatu, mającą obecnie niemal 2 miliony mieszkańców. Funkcjonuje to znacznie lepiej niż wtedy, jak było tylko związkiem samodzielnych gmin, dzielnic. Metropolia musi być silniejsza, bardziej zorganizowana. Są różne pomysły, żeby w kilku centrach, Gliwice, Sosnowiec, Katowice, to się jakoś zbierało i stanowiło taki początek tworzenia prawdziwej aglomeracji, która jest zarządzana z jednego miejsca, bo dzisiaj to zarządzanie jest bardzo skomplikowane. To tylko niektóre z zagadnień, o których dyskutowano podczas konferencji pod tytułem Czy Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia może być szansą na utrzymanie pozycji regionu w gospodarce Polski, która odbyła się w Katowicach. Była to też okazja do tego, aby podsumować, co w metropolii się udało, a co jest jej bolączką. Chcieliśmy budować spalarnię, nie udało się tego zrobić. Kwestia planowania przestrzennego w dalszym ciągu jest tylko, no, mam wrażenie, że takim martwym zapisem. Nie mamy specjalnie kompetencji, by móc na poziomie metropolitalnym planować przestrzennie rozwój, wspólny rozwój miast członków Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Z kolei za sukces przewodniczący GZM uważa m.in. kwestie transportowe, wśród nich wspólny bilet, a przed metropolią kolejne wyzwania związane nie tylko ze sposobem jej zarządzania i możliwościami. Obserwujemy taką lekką tendencję do obniżania się udziału województwa śląskiego w wytwarzaniu PKB kraju, udziału w PKB całej polskiej gospodarki. Ten proces, są takie obawy, może przyspieszyć. My stoimy przed ogromnymi wyzwaniami, musimy zlikwidować górnictwo węgla kamiennego. To jest kilkanaście nawet lat, ale to jest okres niezwykle krótki. I gdyby Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia miała stać się jednym miastem, duży problem byłby z nazwą. No bo przecież trzeba by postawić albo na Zagłębie, albo na Śląsk. A to bez wątpliwości wzbudziłoby spore emocje.